Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, tutaj w tej partii padły wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o mecze o Mistrzostwo Świata. Przede wszystkim jest to najdłuższa partia w historii szachów, jeżeli chodzi o mecz o Mistrzostwo Świata. Partia trwała 136 ruchów, także uzbrojcie się w cierpliwość, ale była niezwykle ekscytująca. Ten rekord został pobity, gdyż należał do Karpowa i Korczynoja, gdzie w 78 rozgrywali ten mecz między sobą. Tam było 32 partie i 124 ruchy. Najdłuższa partia trwała między nimi. No tutaj Carlsen z Nepo się zapisują w historię. Moi drodzy widzowie, przejdźmy od razu do analizy, no bo działo się naprawdę dużo i no, panowie grali prawie 8 godzin, dokładnie 7 godzin 45 czy 6 minut. Także no, maraton niesamowity tutaj, kawał dobrej roboty zrobili szachiści. Moi drodzy, przejdźmy już do analizy. D4, tak rozpoczął Magnus Carlsen, skoczek na F6, skoczek na F3 i posunięcie D5. W tym momencie Magnus wybiera posunięcie G3. No i muszę przyznać, że jest to ruch taki, myślę, że nieco na zaskoczenie przeciwnika. Chodzi o to, że tutaj nie wchodzimy w jakieś główne teorie debiutów, tylko właśnie specyfika meczu o Mistrzostwo Świata rządzi się swoimi prawami i kto jest sprytniejszy w debiucie, ten ma pewnie przewagę, aczkolwiek nie jest to żadne groźne posunięcie. Przypuszczam, że chodziło o to, żeby troszeczkę zejść z przygotowań przeciwnika, ale to są takie moje wymysły i przypuszczenia. Po ruchu G3 Nepo gra oczywiście E6, goniec G2. Zresztą ci zawodnicy są na tyle silni, że nawet jak jest takie zaskoczenie mało groźne, to też potrafią ustawić się dobrze figurami i grać swoje dobre szachy. Posunięcie goniec E7, roszada ze strony białych, posunięcie roszada ze strony czarnych i posunięcie B3. No widzimy, że tutaj Magnus ma w planach wyprowadzenie drugiego gońca na polu B2, jednakże dostaje ruch C5, no i trzeba coś z centrum zrobić. Ku mojemu zaskoczeniu następuje bicie na C5, ale przygotowanie tutaj na pewno jest ze strony białych dosyć solidne. No i teraz ruch, który mnie nieco zaskakuje, no bo ja bym takiego ruchu raczej nie zagrał, no chyba że przygotowanie oczywiście. Posunięcie C4. Dlaczego ten ruch mi się nie podoba? Z tego względu, że jak tutaj pionek zbije pionka, no to jedyne co przychodzi na myśl, no to wymiana hetmanów i odbijam pionka na C4 i zostaję z izolakiem. Czarne mają lepszą pozycję, a może to szybko przestawię, bo jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, no to białe mają słabego pionka na C4 i koniec dyskusji. Na tym poziomie to jest praktycznie wygrana. Wiem, że może przesadzam, ale czarne tutaj już po 10 ruchach miałyby już fantastyczną grę. Jednakże, moi drodzy, po C4 mimo wszystko nastąpiło bicie i Magnus odpowiada ruchem hetman C2. Więc to jest taki mały szkopuł w tej sytuacji. Nie możemy odbić tutaj absolutnie na B3, bo tracimy figurę. No to chyba sprawa jest prosta. Więc po hetman C2 hetman zagrywa na E7 i bardzo ciekawe posunięcie. Naprawdę tutaj widać, że aktualny mistrz świata szuka rekompensaty i próbę takiej gry, no agresywnej troszeczkę, bym powiedział, takiej zaczepnej. Nie chce grać schematów pod tytułem hetman bije na C4, tylko zagrywa skoczkiem na B2. Bardzo sprytny ruch. I teraz zadajmy sobie pytanie przede wszystkim, czy można zbić tu pionka na B3. No teoretycznie można, ale to się wiąże z pewnymi tutaj ustępstwami w pozycji. Mianowicie, jeżeli pionek by zbił na B3, powiem w ten sposób, tutaj na pewno Nepo nie chciał wchodzić w tę pozycję, dlatego że wiedział, że Magnus jest przygotowany na ofiarę piona i ma na pewno dobrze rozpracowany system w tym ustawieniu. No więc tutaj na pewno poszłoby bicie skoczkiem, żeby z tempem atakować. I teraz pytanie jest następujące, gdzie odejść gońcem? No bo nie ma tu dobrych odejść. No są, na B6 albo na D6. Jeżeli byśmy odeszli na B6, to następuje bardzo ciekawy ruch, mianowicie A4, żeby przepędzać tego gońca bardzo mocno i przy okazji otwiera się fajna diagonala tutaj dla gońca. No i jakby tutaj czarne na przykład zagrały A5, no to już, moi drodzy, możemy próbować grać goniec A3 i chyba zdobywać jakość. No to nic prostszego w tej sytuacji. A jeżeli na przykład jakaś, nie wiem, wieża D8, można by było grać skoczek, powiedzmy, no A5 można by było też zagrać. Skoczek E5 też jest ciekawym ruchem, żeby wejść na pole C4. Te skoczki by stały tu wyśmienicie. No cóż, ale moi drodzy, tak nie poszło. Jeszcze na przykład jak ten goniec by zagrał na D6, który troszeczkę przeszkadza
białym w zagraniu goniec A3 z tym planem, no to można by było zagrać skoczek F na D2 i mamy świetny plan skoczek C4 z tą samą opcją. Te skoczki tutaj stałyby świetnie i próba wprowadzenia gońca na A3 mogłaby być niezła dla białych. No cóż, tak nie było. W tej sytuacji skoczek zagrał na C6 z uwagi na to, że no, wyprowadzanie figur jest ważniejsze niż na przykład wzięcie piona w debiucie. Tutaj ciekawą sugestię powiedział Radosław Wojtaszek, nawet ja tego nie wiedziałem i też oglądając transmisję takich zawodników, no wspaniałych, jeśli chodzi o poziom szachowy, możemy się wiele nauczyć. Ja się nauczyłem tego, że Radek powiedział, że zwykle w takich hetmańskich ustawieniach, jeżeli jest goniec na C5 i skoczek jest za nim, no to te ustawienie nie jest zbyt korzystne dla czarnych, ale to już jest poziom hard, moi drodzy. Przejdźmy dalej do pozycji, skoro zagrał tak nepo, to znaczy, że coś tam chyba o szachach wie. Skoczek zbił na C4, posunięcie B5. No, myślę, że dosyć istotna sprawa, bo tutaj się otwiera diagonala. No i teraz pytanie, jak zareagować? No, jeżeli taki ruch byśmy zagrali, no to tutaj czarne mają świetną odpowiedź, bo wydawałoby się, że białe są świetne, przecież tutaj zaraz bierzemy wieżę, jeżeli na przykład skoczek zbija, ale jest skoczek D4. No i po hetman na przykład D1, goniec B7, czarne rozwinęły świetnie figury i przy okazji jeszcze jest atak z tempem na skoczka, więc pozycja by była na pewno gorsza dla białych. Po ruchu B5 skoczek z C4 zagrał na E5 i po tym posunięciu skoczek na B4, tutaj daje szacha hetmanowi oczywiście, hetman na B2, ja z tym szachem oczywiście żartuję. Goniec zagrywa na B7 i posunięcie A3. Nie chciałbym tu oczywiście w błąd wprowadzać z tym szachem, jeszcze raz powtórzę. Moi drodzy, po A3 skoczek zagrywa na C6. I skoczek zagrywa na D3. Bardzo mi się ten skoczek na D3 podoba, jednakże czarne tutaj naprawdę nie mają żadnych problemów. Przypomnę tylko, że Magnus jest ogromnym specjalistą w grze bardzo równych pozycji. On nie odpuszcza, nawet jakby była, no tu miałem powiedzieć wieża na wieżę, ale to już jest oczywiście remis, no ale jak ma naprawdę pozycję równą, to on gra do końca, sprawdza przeciwnika umiejętności, a swoje zarazem również. Goniec zagrał na B6, no nie możemy tak łatwo gońca oddać i goniec G5. No i tutaj widać gołym okiem, że hetman z gońcem mają chrapkę na skoczka, żeby zepsuć strukturę pionów, na co czarne odpowiadały wieża z F na D8 i to nie jest złe posunięcie, to jest wszystko dobre i ku mojemu zaskoczeniu i pewnie wielu osób Magnus tak po prostu gońcem zbił skoczka. Ten fakt może dziwić, dlatego że nie był przepędzony goniec. Tutaj oczywiście groźba jest silniejsza niż jej wykonanie z reguły, czyli związanie w tym momencie, a jednak goniec wybił. No i to jest sztuka mistrza, moi drodzy. Co planował Magnus? Magnus planował prawdopodobnie taką szybką końcówkę i tutaj po wymianach na przykład hetmanów ruch A4, żeby ustabilizować troszeczkę strukturę pionów. No prawdopodobnie przepchanie by nastąpiło, chyba jest według silnika najlepsze. I tutaj prosta gra, wieża AC1, wieża AC8. Prawdopodobnie stoi to pozycja, no, jest duża szansa na remis, pozycja jest po prostu równa, aczkolwiek para gońców i goniec czarnopolowy wygląda imponująco, chyba dobrze. No ale tak, Magnus tutaj pewnie sobie to przeliczył, że jest ok, no i prawdopodobnie było ok. Jednakże czarne zbiły pionkiem. I to jest bardzo dobra decyzja Rosjanina, taka no, pokazująca, że on tu nie będzie grał na remis, tylko będzie próbował wygrywać tę partię. No widzimy, struktura pionów się zepsuła, no, taki minimalny minus u czarnych, ale jednak para gońców to bardzo rekompensuje i zobaczymy, jak to się potoczyło dalej. Mianowicie wieża A na C1, po tym posunięciu skoczek od razu do centrum, tutaj nastąpiła wymiana, goniec wymienił i hetman A2. No, hetman schował się zapiony, no wygląda to niby troszeczkę źle, ale wszystko się trzyma póki co. Nastąpiła wymiana tutaj gońców na G2 i hetman dał szacha na B7. Tutaj król od razu ucieka na G1. No i teraz podsumowując tę sytuację, no jest to mniej więcej równa pozycja, tylko pytanie jest, jak no powiedzmy czarne chcą próbować wygrywać, jak białe chcą próbować wygrywać. To jest bardzo ciężka sprawa, szczególnie że jeszcze hetman się centralizuje. No i teraz właśnie wygląda to dobrze, lecz tutaj Magnus dosyć fajnie i dosyć prosto się rozwiązuje, no bo problem polega na tym, żeby
Znaczy problem. No, plan polega na tym, żeby spróbować zagrać E3, ustawić ewentualnie skoczka, prawdopodobnie na F4, zagrać wieżami na D1 i walczyć na wolnych liniach. No bo tutaj jednak nie można zagrać F3, E3 teraz też nie można, bo jest bicie skoczka i trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Na co tutaj Magnus właśnie zagrywa? Hetman C2, posunięcie A5. Dosyć fajnie to wygląda, bo tutaj może i pionek A4 spróbować troszeczkę gryźć skrzydło. Wieża z F na D1, król G7. Są to takie ruchy wzmacniające pozycje, nieco wyczekujące. No takie ruchy się po prostu zagrywa standardowo. To są dobre posunięcia. Wieża D2. Wieża A na C8, moi drodzy. No i tu widzimy już jasny plan. No bo jeżeli wieża D2 zagrała, to prawdopodobnie też możemy próbować zagrać tutaj E3. Aczkolwiek Magnus może miał inne plany, może chciał zdwoić wieżę i dopiero E3. Ciężko mi stwierdzić, co on tutaj miał w głowie, ale wieża na C8 i teraz trzeba jakąś decyzję podjąć. No i jaką, moi drodzy, tutaj decyzję teraz w tym momencie podjąć po stronie białych? Nie możemy odejść hetmanem, oddamy wtedy pewnego rodzaju inicjatywę, bo jakbyśmy na przykład zagrali hetmanem na D1, to goniec C3 i robią się małe problemy, wieża by musiała zagrać na C2, B4, no i tutaj taki klin nieprzyjemny stoi, tutaj czarne by górowały w tej pozycji. No jednak Magnus oczywiście wybija tę wieżę i zrobiła się sytuacja, dwie wieże na hetmana. Czyli już układ sił jest, powiedzmy, niesymetryczny. I teraz nastąpił ruch hetman D5. Po tym posunięciu białe grają B4, no bo wisiał pionek. Posunięcie A4. No, dosyć kąśliwy ruch, dlatego że tutaj te pionki są na czarnych polach. Goniec jest w stanie je tam jakoś dosięgnąć. Może nie teraz, w tym momencie, ale już się pojawia opcja goniec B2, bo skoczek jak wybije, to wisi wieża na D2. To można zbić wieżę na D2. I w tej sytuacji Magnus zagrywa posunięcie E3. Moi drodzy, jakbyśmy zagrali wieżą na C2 na przykład i po hetman B3 z próbą wzięcia pionka jest wieża A2. No i taka pasywna obrona gwarantuje na pewno nieprzegranie tej pozycji białymi, no bo ciężko to przegrać białymi tak naprawdę. Ale myślę, że właśnie mistrz świata nie chciał grać pasywnie. Tutaj zawodnicy zawsze szukają aktywności, jeżeli jest taka szansa. Dlatego też nastąpił ruch E3. Goniec zagrał na E5 i w tej sytuacji ruch H4, H5, czyli tak, żeby tutaj król miał troszkę przestrzeni i właśnie król zagrywa na H2 i goniec na B2, moi drodzy. No i teraz powstaje bardzo ciekawy wariant. No, trzymajcie się mocno, gdyż jest to dosyć trudne, nawet bym powiedział mega trudne. Mianowicie, wieża zagrała na C5. No i to jest oczywiście dobry ruch Magnusa, ale przykładowo, jeżeli byśmy zagrali wieżą na C2, no wygląda to nieco dziwnie, ale po wybiciu na A3 i skoczek F4, hetman ma do wyboru jakieś odejścia. No i teraz tak, albo idzie na B3, co jest gorszą sprawą, zaraz powiem dlaczego. Albo na przykład hetman zagrywa na B7, żeby bronić siódmej linii. Już tłumaczę. Zakładając, że hetman by zagrał tutaj, no bo to się poniekąd może też narzucać, no bo wzięcie tutaj pionka i próba doprowadzenia do hetmana. I teraz zagralibyśmy wieżą na C7, bo trzeba znaleźć aktywność, żeby próbować atakować króla i to się znajduje. Tutaj goniec jakby wybił, to wieża na D7. Powiem szczerze, trzeba mieć niezłą psychę, żeby w ten sposób grać białymi, albo masakrycznie dobrze przeliczyć, wiem jak się wyraziłem, masakrycznie, trzeba dobrze przeliczyć warianty, jeżeli jesteśmy pewni tutaj swoich założeń. I tutaj ruch E5 byłby dobrym ruchem, oczywiście jedynym, żeby bronić punktu F7, bo te wieże by się tutaj dobierały do króla z pomocą skoczka, tam są siatki matowe i na pewno białe wygrywają, można sobie to sprawdzić, to jest dosyć łatwe. Moi drodzy, po ruchu E5 bardzo dobre posunięcie. Tutaj w ogóle skoczek D5 się narzuca i tam wieża zbija, ale jest jeszcze lepszy ruch i możemy spróbować znaleźć to posunięcie, możemy zatrzymać materiał, rzecz jasna. I to posunięcie to skoczek H5. Świetny ruch by mógł nastąpić, król G6. I teraz uwaga, jedyny ruch w pozycji, który dałby zwycięstwo białym. Masakra. Ja się łapię za głowę, jak to analizowałem z silnikiem. Silnik oczywiście pomaga, no bo człowiekowi by to zajęło mnóstwo czasu, no jak Magnus nie znalazł takiej opcji. Może widział, ciężko stwierdzić. Ruch, powiedziałbym z trzema wykrzyknikami, masakra. Moi drodzy, jest to posunięcie wieża C6 w ogóle. Niby chcemy tu zbić, wszystko wygląda w porządku, ale przecież król zbija skoczka.
Jak wygrać te pozycje białymi? Powiedzcie mi. No i jest opcja, żeby to zrobić. Wieża bije F6. I można się już tu poddać czarnymi. Już mówię dlaczego. Otóż król nie ma tutaj ucieczki. Jedyny ruch to jest król na G4. I nastąpiła taka siatka matowa. Nie ma jak się obronić. Wieża broni na F2. Nie ma jak się dobrać do króla białego. I nie ma obrony przed wieża D8, wieża H8 i król na G4 i posunięcie na przykład F3 mat. Takie rzeczy mogą się tutaj dziać, moi drodzy. Powiedzmy, goniec może zagrać na A5, tak po prostu strzelam. No to wieża może zbić na F7 i tutaj silnik w ogóle nie widzi nic lepszego jak oddanie hetmana, co jest ciekawe, ale to też jest wygrana białych. Wieża daje radę tutaj z pionkami i gońcem. Jeżeli na przykład hetman C2 by zagrał, no to wieża G7, w ogóle bardzo trudne posunięcie tak naprawdę i nie widać, no nie widać obrony przed wieża G5 na przykład. Więc tutaj te wieże dosyć fajnie geometrycznie działają. Moi drodzy, przejdźmy do pozycji. Pogoniec B2 wieża zagrała na C5 i hetman na D6. I teraz Magnus popełnia błąd, mianowicie wieża D1. Tutaj daje szansę czarnym i to niemałe. Ale jak należałoby zagrać i znowu, no wiem, że dużo rozgałęzień, partia, kosmos, więc no materiał będzie dłuższy troszeczkę. Mianowicie można by było znowu zagrać wieżą na C2, trudne posunięcie. Jeżeli goniec by zbił na A3, to skoczek F4 z atakiem na hetmana, hetman B4 i moi drodzy, dobieramy się znowu do króla w ten sam sposób, wieża D7. Jeśli hetman by zagrał na F8, no to tutaj jest niespodzianka, skoczek E6 i zdobywamy hetmana. Więc na przykład po hetman E4 zagralibyśmy wieżą na C7 i tutaj widzimy, atakujemy pionka na F7 i tutaj praktycznie wygrywamy, ale jeszcze hetman ładnie broni diagonali, że skoczek nie może za bardzo wejść. No i teraz król G8, tak się troszeczkę to narzuca również i tutaj byśmy mogli dać szacha. Król hetman, goniec F8 i wieża na C8. No i myk polega na tym, że oczywiście tego gońca weźmiemy, tylko to nie jest też takie oczywiste, bo te pionki dosyć szybko mogą zasuwać. No i teraz na przykład, no nie możemy oczywiście iść pionami, bo tutaj bijemy na F8 i dajemy za chwilę mata wieżami na linii H i G, więc hetman na przykład na B4 z opcją obrony i teraz tak naprawdę to nam nie ucieknie i teraz bardzo ważne posunięcie, wtrącone, to jest istotny ruch, moi drodzy, w pozycji. Skoczek D3, aby ten skoczek był jeszcze bliżej tych pionków uciekających, żeby je zatrzymać. Tutaj jakby hetman zagrał na E7, no to nadal robimy świetny ruch, na przykład król G2, aby być bliżej właśnie centrum. Po król G7 moglibyśmy to wybić, nastąpiłyby wszystkie wymiany i król F3, król E7, król E4, no król D6 to król D4, wiadomo, jak A3 to skoczek B4, no i na przykład po król D6, król D4. Pozycja jest wygrana dla białych, plan jest prosty, idziemy po pionka, no i skoczek daje radę z królem tak naprawdę w tej sytuacji. No, kombosy tutaj są wariantowe, moi drodzy, po wieża D1 goniec zbił na A3, wieża na B5, i hetman D7. Wieża wróciła na C5. I ja sobie zdaję sprawę, że goniec może zbić na B4 i tak mogłoby nastąpić. Dziwię się trochę, że Nepo tego nie zrobił, bo tutaj skoczek nie może zbić oczywiście, bo wisi wieża. Nie wiem, co Nepo widział, ale zagrał na razie ruch E5. Tak naprawdę ten pionek jeszcze nie ucieka. Po ruchu E5 wieża na C2. Widzimy, że Magnus cały czas też widzi te opcje. Goniec bije B4 i się z nią godzi. I hetman zagrywa na D5. Wieża z D na D2. I teraz widzimy, że pionka już zbić w tym momencie nie można. I hetman na B3 z próbą wzięcia piona. Wieża A2. E4. Tutaj w tej sytuacji, no wiadomo, jak tutaj goniec wybija, skoczek wybija, hetman wybija, to przegrać tej pozycji białe nie mogą, a myślę, że jest szansa, żeby wygrać. Po ruchu E4, skoczek na C5, hetman zbija na B4 i skoczek na E4. I ta pozycja jest już, myślę, że z punktu widzenia silnika, tutaj silnik wskazuje, no remis niby, jakieś minus 0,14, ale to czeską, więc czeską tutaj się nie liczy, czeską słabo troszeczkę ocenia, według mnie. I teraz w tej sytuacji po skoczek E4, jeżeli hetman by wybił na E4, to zbijamy wieżą na A3. Bicie hetmanem na E4 byłoby grubym błędem, dlatego że na przykład F5, wieża D na A2
i tutaj byśmy wzięli pionka. Przy tej strukturze, pięknej strukturze, gdzie nie można królowi nic zrobić i tej strukturze pionków czarnych, to sytuacja jest, myślę, że opłakana dla, no, dla czarnych, opłakana po prostu. Zła. Dobra, i teraz tak. Po skoczek bije E4, hetman zagrał na B3, wieża A na C2, no tutaj panowie dalej sobie spokojnie grają. Goniec F8, skoczek C5, cały czas Magnus tutaj prowokuje do wybicia na C5, jednakże hetman B5, dużo ruchów tutaj panowie jeszcze zrobili, troszkę to przyspieszymy. Skoczek D3 i posunięcie A3, skoczek F4, sporo manewruje, skoczek oczywiście słaby pionek wisi. Tutaj białe oczywiście, żeby była jasność, białe nie są w stanie przegrać tej partii, jeżeli będą grały dokładnie. Hetman zagrał na A5 w tej sytuacji, wieża A2, goniec B4. Ja tak troszeczkę szybciej już przestawiam ruchy, gdyż one są dosyć łatwe w grze, więc tutaj nie ma jakichś takich taktycznych uderzeń. Wieża na D3, król H6 na spokojnie, wieża D1, tu widzimy panowie troszeczkę manewrują, próbują, wieża na A1 w tym momencie, goniec na D6, król G1. Widzimy, że znowu białe prowokują do wybicia na F4, hetman jednak zagrywa na B3, skoczek E2, hetman D3. Powiem szczerze, naprawdę wolałbym chyba to grać, znaczy na pewno wolałbym to grać białymi niż czarnymi się bronić. Wiem, że to może duże słowo, żeby bronić się czarnymi w tej sytuacji, no ale jednak koordynacja skoczka i dwóch wież przy tej strukturze pionków jest według mnie po prostu lepsza. To jest bardzo wygodna gra dla Carlsena, to myślę, że on się tutaj czuje jak pączek w maśle z tego względu, że nic nie może królowi białemu zagrozić i to jest taka gra za darmo, powiedzmy. Skoczek zagrywa na gra bez ryzyka. Na D4, król H7, król H2, hetman E4. I teraz, moi drodzy, Magnus podejmuje ciekawą decyzję. Jest to posunięcie wieża bije na A3. No, ciekawa decyzja. No, tak naprawdę to kiedyś musiało pęknąć. Nie ma takiej opcji. Tylko, że hetman bije na H4. I o dziwo, jest pionek za pionka. To świadomie tutaj Magnus Carlsen zrobił. Jeżeli by na przykład goniec zbił wieżę i wieża bije na A3, przyznam się szczerze, nie widzę za bardzo opcji, żeby wygrywać to białymi. No powiedzmy król G6 i nie wiem, wieża B3 z planem wieża B5. Takie dokładne granie, żeby już skoczek asekurował na przykład wieżę. Nie wiem, jakby to białe mogły wygrać, ale mogłyby na pewno próbować ustawić może wieżę na F4, przerzucić skoczka na E4. Prawdopodobnie byłaby szansa. Ale to jest tylko, przepraszam, taka moja ocena, nie patrząc na silnik szachowy, który wskazuje remis. Okej, okay. Dlatego też pewnie Nepo zdecydował się na tą opcję bicia na H4, król G1, hetman wrócił na E4 i wieża na A4. No i znowu mamy taką sytuację, gdzie tutaj jeszcze czarne mogą próbować szarpnąć, ale to jest wszystko pod kontrolą. Goniec na E5, skoczek E2, hetman C2, wieża z jedynki na A2, dosyć ruchy takie, powiedzmy, jeszcze w miejscu, przestawiamy sobie spokojnie, król G2, hetman dał szacha, posunięcie F3, no i widzimy już, struktura pionów się troszeczkę przesuwa. Myk jest taki, że jak się zrobi 50 posunięć bez bicia, no to jest remis, ale jak się poruszy na przykład w 49 ruchu pionkiem, to znowu się nalicza ten licznik do 50 ruchów, czyli posunięć może tu być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Hetman zagrywa na D1, posunięcie F4, goniec na C7, król F2. No król tutaj bardzo fajną bazę ma ze skoczkiem razem i z pionkami, jednak goniec zagrywa na B6, jakaś próba oczywiście, wieża A1, hetman B3, wieża E4, król G7, wieża E8 i widzimy już tutaj Magnus tak próbuje. Cały czas kontroluje i broni pionka oczywiście na E3, próbuje prawdopodobnie grać jakoś tam wieżą na A8 i jakoś tutaj te pozycje rzeźbić. Posunięcie F5, wieża A na wieża A na A8, tyle tych ruchów, że można się pogubić. Hetman B4, wieża A na C8, goniec na A5, wieża C1. No tutaj wiadomo, to jest takie sprawdzanie, tutaj też panowie grali na minucie, dwóch minutach, coś takiego, więc trzeba było robić posunięcia dosyć szybko, więc to jest też klasa, że widać, że posunięcia muszą być dokładne dosyć ze strony białych, bo tutaj białe walczą o zwycięstwo, żeby była jasność, czarne zwyciężyć w tej pozycji nie mają praktycznie szans, przy dobrej grze białych oczywiście. Hetman B3, wieża na E8 z powrotem,
Hetman D5, wieża z C na C8 i hetman H1. No i tutaj hetman się wdarł do obozu przeciwnika, ale wieża znowu wraca na C1. I teraz tak naprawdę jakbyśmy tutaj hetman dali szacha, król by zagrał na F3, nie ma za bardzo jak go szachować i hetman musiałby stracić czas, żeby zagrać na H3. I tutaj można na pewno wieżą zagrać na G1, po hetmanie na G4 król wraca. I to jest taka strata czasu troszeczkę dla czarnych, więc prawdopodobnie po wieża C1, dlatego też hetman wrócił na D5. No pewnie tu Nepo liczył na to, że remis jest blisko. Wieża B1, goniec A7, wieża E7, tutaj goniec C5, zauważcie, wieża na E5 sobie ładnie zagrała, hetman D3 z obroną, z atakiem. No trzeba uważać na w każdym ruchu. I wieża B7. Hetman C2. Wieża B5, goniec A7. No to są takie posunięcia, powiedzmy, które są dosyć łatwe w zagraniu, więc nie, za bardzo ich też nie ma chyba potrzeby komentować. Wieża A5, goniec B6, tylko zobaczyć, jak jest realizowana tutaj ta mikroprzewaga Carlsena. No i pionek został wzięty. No jeden pionek zdobyty. No i jest świetnie. Może ten F5 było takim ruchem nieciekawym, ale ten pionek H5 też by wisiał. Hetman D3. I teraz, moi drodzy, następuje bardzo ciekawa decyzja ze strony Carlsena, no bo tutaj wisi pionek E3 i gdyby ten pionek był broniony, to by białe prawdopodobnie wzięły sobie piona na H5 i realizowały przewagę. Jednakże następuje ruch, uwaga, wieża F7. Król musi zbić, no i wieża B7, król G6 i zbijamy gońca. No i mamy taką pozycję, gdzie silnik ocenia to jako remis. Widziałem kiedyś podobną pozycję u Wasilija Iwanczuka, gdzie właśnie miał mniej więcej chyba coś podobnego, albo skoczek, dwa pionki na wieżę przeciwko hetmanowi i wygrał to białymi. Świetna technika, ale jak to się dalej toczyło? Hetman D5, wieża dała szacha, król H7, wieża A1, król G6, może troszkę już bez strzałek, skoczek D4. Moi drodzy, tutaj po takich posunięciach widzimy wieża A2, asekuracja. To są takie ruchy za darmo, aby tutaj białymi po prostu niczego nie podstawić i ustabilizować swoje siły. Wieża A6, król F7, skoczek F3. Zobaczcie, skoczek ze królem bardzo ładnie stoją. Skoczek nie pozwala tutaj hetmanowi nigdzie dać szacha i zrobić krzywdy królowi. Hetman B1, wieża D6. Widzimy, wieża też ustawia się dosyć dobrze, aby bronić tutaj króla w razie czego. Król G7 stanie w miejscu. Wieża D5, król, hetman A2, tak, wieża D2. Hetman B1, wieża E2, no widzimy taką już niezłą bazę ze strony białych. Hetman B6, wieża C2, tutaj panowie sobie troszeczkę polatali jeszcze figurkami. Jakiś szach oczywiście nastąpił, skoczek wrócił. Hetman B1, znowu jakiś tam pusty szach, ten skoczek trochę potańczył, pewnie żeby zyskać troszeczkę czasu. Hetman H1, szach, skoczek znowu na F3, hetman B1 i prawdopodobnie tu już Nepo liczył, że za chwilę będzie remis, gdyż sytuacja się bardzo powtórzyła. Jeżeli trzy razy sytuacja się powtórzy, to mamy na szachownicy remis. Jednakże Magnus zagrał wieża D7 i teraz już troszeczkę to inaczej wygląda. Po hetmanie na B2, wieża D2, hetman B1, skoczek z G1 się przerzuca na inną pozycję, hetman B4. Tutaj, żeby była jasność, czarne grają również w miarę poprawnie, znaczy no poprawnie, tu się nic jeszcze nie dzieje. Wieża D1, hetman B3, szach nastąpił, wieża D4, szach, skoczek E2, hetman B1. E4. No i mamy przełamanie w pozycji, ruszył się pionek. Mamy w tym momencie 110. posunięcie, więc już tutaj naprawdę partia zaawansowana. Hetman H1, wieża kolejny szach, król G8, wieża D4. No i tu się, zobaczcie, wszystko trzyma. Skoczek pilnuje wieży, pilnuje dwóch pionków, wieża pilnuje pionka na E4. Pozycja jest tutaj, że tak powiem, nie do ruszenia praktycznie. No, w każdym razie, białe przegrać tego nie mogą. Hetman H2, król E3, H4, no właśnie, H4, przełamanie, na co Magnus oczywiście wybija, tu nastąpił szach i bardzo sprytnie Magnus przemanewrował te trzy figury. Zobaczcie, jak to wyglądało. Wieża D3, król F8, wieża F3, szach, król E3, król F2, kolejny szach, wieża E3, hetman E2, skoczek G3, bardzo ładny ruch. Ten skoczek w wielu przypadkach będzie w stanie obronić króla od potencjalnych szachów od hetmana. Hetman D2, król, szach, wieża E2, hetman B3, król G2, hetman B7, wieża D2, hetman B3, wieża D5, król E7, wieża E5, król F3,
Znowu szach, król e8, e5. To jest taka dosyć prosta realizacja mikroprzewagi. I teraz, moi drodzy, w tej sytuacji hetman dał szacha na a2, król h3. No i prawdopodobnie błąd, no taki dosyć poważny, hetman e6. Tu prawdopodobnie pozycja mogłaby się trzymać po hetman c2, ale ja sobie nie dam tutaj ręki uciąć. Są to tak komputerowe ruchy, ciężkie do znalezienia, żeby się bronić. No, powtórzę, że panowie grali prawie 8 godzin te partie. Więc no, tak naprawdę po hetman e6, król h4, no i hetman dał szacha i to był chyba też już taki decydujący błąd, z tego względu, że skoczek h5. Król jest bezpieczny i teraz hetman zagrywa na h7. Następuje piękne zagranie ze strony białych. Jaki to ruch? Spróbujcie, moi drodzy, poszukać. Mianowicie posunięcie e6. Okazuje się, że wieża jest nietykalna z prostego powodu. Skoczek g7 i zbijamy hetmana. Więc po ruchu e6 hetman zagrywa na g6. I to był ruch, który już praktycznie przegrywa, ale ciężko powiedzieć, jak grać czarnymi, żeby tę pozycję utrzymać. Po tym posunięciu wieża zagrywa na f7. Piękny ruch, moi drodzy, dlatego że nie można zbić pionka z prostego powodu. Skoczek g7. Jeżeli teraz król bije, skoczek bije hetmana, król podchodzi i mamy tradycyjną pozycję, gdzie możemy wygrać z pionkiem i królem na właśnie opozycję król przeciwko pionkowi. Król z pionkiem przeciwko królowi, w ten sposób. Po wieży f7, król zagrywa na d8, f5 pomaga bronić pionka, tutaj się wszystko fajnie stabilizuje, hetman g1 i skoczek g7. Moi drodzy, w tej pozycji Jan Niepomniaszczyk poddał partię, czyli mamy zwycięstwo. W końcu mamy zwycięstwo. Mecz się robi niezwykle ciekawy, niezwykle trudny dla Rosjanina w tym momencie. Dlaczego się poddały czarne? Dlatego, że jak będziemy hetmanem szachować króla, to król dojdzie w końcu do pola g8 bez problemu, a w następnym ruchu zagra e7, e8 i tak dalej. No cóż, to była chyba najdłuższa analiza w historii mojego YouTube'a. Przepiękna partia, wyczerpująca, naprawdę szapoba, panowie, piękne widowisko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i dziękuję tym, którzy wytrwali do końca. Jeżeli wytrwaliście, napiszcie OK, dajcie łapkę w górę. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, hej.